Dzień dobry. Dzień dobry, ale mi się pięknie śpi ostatnio. W ogóle dlaczego ja to nagrywam? Znaczy nie to, ale dlaczego rozpoczął się ten cały YouTube mój? Rozpoczął się z impulsu. Rozpoczął się z potrzeby. Z potrzeby. Wypowiedzenia pewnych rzeczy. Z potrzeby wykrzyczenia, cierpienia. Z samotności. Z nieumiejętności poradzenia sobie z tym, co we mnie. I no i tak powstał ten pierwszy odcinek już chyba ponad rok temu, w którym mówię o tym, co mnie boli. I potem poleciało. Potem myślałem, że będę opowiadał o tym, jak to jest, z chorobą afektywną dwubiegunową, której, jak się okazuje, nie mam. Więc co ja tutaj jeszcze robię? Takie pytanie się pojawia. I czy nie zakończyć tego eksperymentu, tego przedsięwzięcia? Czy też kontynuować i nagrywać tak, jak poniesie serce? Nie wiem. Nie wiem, dlatego też chciałem się was poradzić, czy macie jakieś pomysły? Bo też sobie myślę, że jedyne, co się zmieniło, to etykieta, nie? Że to, co mi się dzieje, to nie nazywa się choroba afektywna dwubiegunowa. Podobno, bo to też nic jest pewnego, ja nie wiem. Jedna diagnoza tak twierdzi, druga inna. A właśnie dlaczego nie mam tego hadu? No dlatego, że jakiś kolejny lekarz, kolejny terapeuta stwierdził, że jednak nie mam tej choroby, a inny stwierdził, że mam, więc pewności też takiej nie mam. No ale dobra, no opierając się na tym, co jest, to jej nie mam. I to jest tylko, wracając, etykieta. Bo te wszystkie rzeczy, które były i mi przeszkadzały, utrudniały, sprawiały, że rzeczy, które dla innych ludzi są proste, a dla mnie były trudne, to te wszystkie rzeczy są. Znaczy, były. Znaczy, większość z nich była, może część z nich jeszcze jest. Dlatego, że cały czas nad sobą pracuję i cały czas upgrade'uję się. Upgrade'uję się. I dobrze mi się spało dzisiaj. No i co? Więc jakby dalej mogę opowiadać o tym, co mi się dzieje, jak mi się życie układa i jaka to jest, nie wiem, powiedzmy, droga od bezdomności do tego, jak będzie w momencie, w którym, nie wiem, zakończę ten kanał,
Albo do momentu, kiedy ułożę sobie życie jakoś. Pytanie się nasuwa, czy ja mam niepoukładane życie. A, no właśnie. Jeśli pytasz mnie, to ja uważam, że mam bardzo poukładane życie. Takie życie wewnętrzne. A w świecie materialnym jest trochę inaczej. Ale też sobie to poukładam. No bo w tej chwili wciąż nagrywam to z pokoju u rodziców, którzy pozwalają mi tutaj mieszkać chwilowo, nie? Więc jeszcze nie jestem samodzielny. Więc w sumie jeszcze jest o czym opowiadać, nie? No dobra, to o tej samodzielności. Zatem sąd mi nie chce jeszcze wyznaczyć, zakończyć postępowania upadłościowego, bo upadłość ogłosił i syndyk złożył wniosek o plan spłaty i sąd nie przyjął tego planu spłaty. Powiedział, że najpierw musi wyznaczyć wynagrodzenie syndyka. I syndyk nie może złożyć wniosek o zakończenie postępowania, póki sąd nie wyznaczył wynagrodzenia syndykowi. I tak wyznacza mu to wynagrodzenie już od maja. No, więc tu wszystko jest zrobione, tylko czekamy na to, co sąd zrobi. Jestem po drugim cyklu i czuję się fizycznie bardzo dobrze. Dlatego chciałem wybrać się do pracy. Jak macie jakąś pracę dla mnie, to zapraszam do kontaktu. Ale chcę rozwijać to, co rozwijam. Moim konikiem w tej chwili jest bioenergoterapia, praca z energiami i z ciałem, i z psychą. To jest to, co czuję najmocniej. I to jest coś, w czym czuję, że mogę się spełnić i mogę dużo pomóc ze względu na moje doświadczenie osobiste, moją naukę wieloletnią i predyspozycję. Przychodzi się na ten świat z pewnym skillsetem, czyli zestawem umiejętności. Kolejną rzeczą, którą chcę robić, to jest grafika. Wczoraj, będąc na spacerze wieczornym, pomyślałem sobie, że przejdę się po knajpach, pytając, czy nie potrzebuje nikt menu. No. Czy fotografii kulinarnej, bo to jest też coś, co robię. Więc najbardziej chcę się w tym rozwijać.
Chociaż kolega, którego poznałem na festiwalu, się do mnie zgłosił i zgłosił się, to nie takie słowo, po prostu powiedział, że ma firmę kolega Marek Krzysiek Stanisław, kolega, który ma 1000 imion. Ma firmę w Bydgoszczy i zajmuje się usługami alpinistycznymi i czasami ma jakieś zlecenia na południu, gdzie potrzebuje jakąś formalność załatwić, nie? Czyli na przykład zrobić to, co robiłem ostatnio, wizję lokalną na przetarg. I ostatnio byłem w Hucie Katowice takie coś zrobić i w Hucie, nie w Hucie, w elektrociepłowni w Rybniku. Więc może tutaj też coś będę działał, bo jest też pomysł, żebym jeździł po okolicznych kominach, pytając się, czy jako akwizytor po prostu, pytając się, czy tutaj panowie nie potrzebują przypucować komina trochę. I to jest spoko. Podoba mi się. Wracając do nie wiem czego. Wracając do robienia rzeczy, to ja się zastanawiam bardzo poważnie, czy mi się chce robić cokolwiek. Bo wiecie, ten cały świat fizyczny jest pewnego rodzaju iluzją. Ale żeby nie robić może wielkiej filozofii, bo o co chodzi z tym, że jest iluzją, no to wszystko zależy od mojego postrzegania tego, co się dzieje. To wszystko dzieje się tu, nie? Jakby moje całe doświadczenie tej rzeczywistości odbywa się w mojej głowie. Innymi słowy mówiąc, kiedy moją głowę wyłączę, to tego doświadczenia mojego już nie ma. Chyba. O tyle te wszystkie tragedie i tak dalej są iluzją, bo one się dzieją w głowie, nie? Bo to ja przeżywam tragedię. To ja przeżywam niesamowitą radość, oceniając czynniki zewnętrzne. Które są, jakie są. Czy je nadaje znaczenie nadaje temu, co się dzieje i to znaczenie albo jest zgodne z moimi oczekiwaniami, albo nie. I tutaj właśnie idziemy do myśli, nie? Bo może to po prostu tak działa, że ja sobie myślę, że fajnie by było, żebym jutro miał Lamborghini i piękną żonę. I okazuje się, że jutro nie mam Lamborghini i pięknej żony i jestem skrajnie nieszczęśliwy. Bo mój plan się nie ziścił. Tylko właśnie cały czas to wszystko to są tylko i wyłącznie myśli. A poza myślami, czyli tutaj, teraz, kiedy mówię do ciebie, tutaj, w tej chwili, ja się czuję fantastycznie. Ja jestem tutaj i nie potrzebuję nic robić. Ha.
przypomniał mi się Eckhart Tolle, który powiedział tak, że w momencie, w którym jesteśmy w czuciu tutaj, właśnie w tej chwili, tu i teraz, powiedzmy w 70 czy tam 80%, to zostajemy nauczycielami duchowymi. Nie? I że on by mógł pojechać już do Indii i tak sobie siedzieć i być, nie? I w Indiach jest tak, że jak po prostu jakiś oświecony siada i jest, to koło niego okazuje się, że zamieszkują jakieś lecyś ludzie i tak powstaje aszram. Hura, zamieszkacie ze mną w pokoju? Większość mojej pogoni było pogonią za myślami. Albo pogonią przed myślami. Albo nie, ucieczką od myśli. I właśnie ta chwila tu i teraz była dla mnie nie do wytrzymania. Ja nie potrafiłem być tutaj, teraz, w tej chwili, gdzie jestem. Gdzie czuję. Czuję się przestrzennie, czuję siebie. I potem ja tutaj umiałem być tylko medytując, gdy w znacznej mierze wyciszyłem swoje zmysły. A teraz jest taki czas, że jestem tutaj często. I nie muszę stąd uciekać. Jest jeszcze dużo energii. Tak jakbym powiedział, z czasoprzestrzennych, skrajnie deszczowców, skrajne myśli, które powodują, że ale już nie, że źle się czuję. Powodują, że odczuwam różne zagęszczenia, które uwalniam. Ale zauważam to teraz tak bardzo wyraźnie, jak ja byłem strasznie mocno w głowie, że większość wydarzeń w moim życiu, one działy się właśnie tylko i wyłącznie w myślach. Bo to było planowanie tego, co robię za chwilę. To było cały czas dążenie w jakimś kierunku. To nie było jedzenie posiłku. O właśnie, to jest fajny przykład, który pokazuje, jak ja funkcjonowałem kiedyś. Myślałem o tym, jaki zrobię cudowny posiłek i piękny. Smaczny. Jak robiłem ten posiłek, to myślałem o tym, jak to będzie fajnie go zjeść. Natomiast kiedy jadłem posiłek, to myślałem o tym, skąd wezmę pieniądze na kolejny posiłek. Zamiast to wszystko po prostu wyłączyć i być
i jedząc ten posiłek, skupiając się na smaku, na wdzięczności. Wszystko działo się wokół rzeczy. Wszystko działo się w myślach, w czasoprzestrzeni. I zasadniczo mój system jest tak nastrojony, że tam w większości, przez większość czasu funkcjonuje w myślach. W myślach o tym, co było i o tym, co będzie. No i co? I w tej chwili często lubi uciekać w świat myśli, w świat czegoś, co jest nierealne. Strasznie mi pogięło, co? Tak właśnie człowieku zachowuje się po, nie wiem, 2 miesiącach odstawieniu leków, po tym jak te leki zażywał czasu X, nie wiem ile. Czuję pewien dyskomfort przed mówieniem w tej chwili. I znowu chce się realizować ten automat, nie? Który chce uciekać od chwili teraz, od tego mojego poczucia dyskomfortu, które pojawia się gdzieś w brzuchu, żeby zacząć iść coś robić. Bo tutaj, teraz, w tej chwili pojawił się dyskomfort. Jakiś lęk. O. Lęk, że gadam głupoty, może zostanę oceniony, że to, co robię, jest bez sensu, że to jest niedorzeczne. Tak jakbym zmuszał kogoś do oglądania tego. Chociaż ja nawet nie wiem, czy ja to opublikuję. Ej, po prostu to jest niesamowite, jak to życie nasze, ludzkie, jest iluzoryczne. Jak jasne dla mnie się stało, że większość czasu spędzamy w iluzji myśli, w czymś, czego nie ma. W czymś, co tworzymy, ten cały konstrukt. Że najwięcej czasu spędzamy na dążeniu do czegoś, na planowaniu czegoś, na wyciąganiu wniosków z czegoś, na rozpamiętywaniu czegoś, na marzeniu o czymś, zamiast spędzać czas w tym czymś. I o ile to jest oczywiste dla mnie od dłuższego czasu, odkąd pierwszy raz medytowałem, tak by dopiero teraz do mnie dotarło, jakie to jest ogromne, jak większość mojej tej egzystencji jest iluzoryczna. I ja po prostu, to jest dla mnie niepojęte w tej chwili, jak to się dzieje, albo jak się działo, że ja sobie tworzyłem tą myśl. Potem ja sobie byłem z tą myślą, która powodowała, że cierpię, i ona powodowała spięcie w moim ciele.
Wyjście z tego jest takie proste. A jednocześnie taką długą drogę to wymagało. Nie, to się mówi o jednocześnie takiej drugiej drogi, długiej drogi to wymagało. Niesamowite. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczny za to, że jestem. Jestem bardzo wdzięczny za to, że sam fakt bycia sprawia mi ogromną, soczystą, dziką radość. Taką szeroką radość przestrzenną. Taki spokój. I tego życzę każdemu z was. I każdemu z nie was. Czyli każdemu, niezależnie od tego, czy to oglądacie, czy nie. To jest moje życzenie dla całego świata, żeby było dobrze po prostu. Żeby przestać myśleć o tym, jak zrobić, żeby było dobrze. Tylko żeby było dobrze. I naprawdę niewiele trzeba do tego, żeby tak było. A tymczasem biorę czasem. Kończę to nagranie, bo was zanudzę. To pa. Ciao, ciao. Papa. Nie, ja nie mówię papa, ja mówię ciao, ciao. Jest już pół godziny, nawijam. O matko. Nie, no to trzeba skończyć. To pa.